Ostatecznie inflacja w marcu wyniosła 16,1%. Jedyny polski reaktor jądrowy może zakończyć swój żywot. Coś się kończy, coś zaczyna. W tym momencie mamy koniec niemieckiej energetyki jądrowej. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodni. Ja nazywam się Konrad Książak, a zaczynamy od inflacji. Dwa tygodnie temu mówiłem o szybkim szacunku GUS, który wyniósł 16,2%. Inflacja jednak aż tak wysoka nie jest, ale myślę, że nie ma się z czego cieszyć. Dane ostateczne mówią nam o tym, że ta inflacja wyniosła 16,1%. Pamiętajmy o tym, że tutaj wchodzi już mocny efekt bazy, to znaczy porównujemy to, co było do roku poprzedniego i tutaj ta inflacja już była dwucyfrowa, więc nie zdziwmy się, jeżeli ta inflacja będzie spadać, ale tak naprawdę nie ma się za bardzo z czego cieszyć, no bo to jest głównie efekt tej bardzo wysokiej bazy. Zauważmy, jeżeli chodzi o marzec, to było 11%, kwiecień 12,4%, później 13,9%, czyli te, ta inflacja była coraz wyższa. Ten efekt bazy tu będzie zauważalny. Jeżeli chodzi o tę inflację w rozbiciu na poszczególne segmenty, no to niestety, ale najbardziej można powiedzieć, że pokrzywdzeni będą ludzie. Biedni, bo jeżeli chodzi o ludzi biednych, największa część ich wynagrodzenia idzie na żywność czy opłaty za mieszkanie. Im wyższe mamy wynagrodzenie i jesteśmy bogatsi, tym bardziej to jest bardziej to tym bardziej jest to zdywersyfikowane. Jeżeli chodzi o ten szacunek od tej dane ostateczne odnośnie właśnie inflacji, 24% wzrostu żywność i napoje bezalkoholowe, a użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii prawie 20%, 19,6%, więc to są te takie największe składowe, jeżeli chodzi o inflację zauważmy, że jeżeli chodzi o transport, mamy wzrost zaledwie 3,9%, więc to no, można powiedzieć, że jest, że jest plus. No tutaj, biorąc pod uwagę ten transport, pamiętajmy o tym, że duże znaczenie mają ceny ropy i te ceny ropy w tym pierwszym kwartale nie były jakieś wysokie. Ale niestety po ostatnich decyzjach krajów OPEC będziemy płacili więcej, ze względu na to, że po ostatnich decyzjach ta cena ropy poszła bardzo mocno do góry. Od drugiego kwartału tak naprawdę zauważamy to zjawisko, także w tym pierwszym kwartale jeszcze tego nie zobaczymy jeszcze tego tak naprawdę nie zobaczyliśmy, ale już od kwietnia będziemy to, będziemy to obserwować. I jeżeli chodzi o te dane w rozbiciu właśnie, czy to na rok poprzedni, ale też w rozbiciu, bo myślę, że to jest ważne na poprzedni miesiąc, czyli na luty, no bo też patrzymy na to, jak to wygląda miesiąc do miesiąca. No znów mamy wzrosty, bo w porównaniu do lutego 2023 roku, zauważmy, że ogólnie ta inflacja wzrosła o 1,1%. Mocny tutaj wzrost chociażby w odzieży i obuwiach o 5%. Tutaj jeżeli chodzi o żywność i napoje bezalkoholowe też 2,2. No, spadki były takie bardzo małe, i tutaj mówimy o spadkach w transporcie, w użytkowaniu mieszkania lub domu i nośniki energii, ale to widzimy, że ten spadek praktycznie, praktycznie na zero, i też rekreacja i kultura. Wreszcie mamy jednak mamy tutaj wzrosty. Zauważmy, że wpływ zmian cen wybranych grup towarów w marcu największy miał, miały warzywa w porównaniu do miesiąca poprzedniego, tutaj 0,23 mięso też mocny wzrost czy napoje, napoje alkoholowe. Więc tutaj widzimy, że no, biorąc pod uwagę te wzrosty i spadki najmocniej spadły Paliwa do prywatnych środków transportu, to o czym mówiliśmy wcześniej, no ale prawdopodobnie od kwietnia tego już nie będzie. Ta, tak dobrze to już nie będzie wyglądało. No i pytanie, jak to będzie dalej z tą inflacją? Mówi się o tym, że dalej będzie drobny spadek inflacji. Tutaj jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Jakuba Rybackiego, ekonomisty z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, uważa, że właśnie ze względu na wysoką inflację bazową spadek tempa wzrostu cen będzie raczej powolny. Mówi się, że tutaj 14,5-15%. No, jak mówię, ze względu w dużej mierze na tę, wysoką, na tę wysoką bazę. A zanim przejdziemy dalej, chciałem Ci przedstawić partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim firma XTB, ja osobiście mam konto w XTB, nigdy żadnych problemów z nimi nie miałem, a jeżeli inwestujesz w akcje lub ETF-y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%, jak wiadomo, gratis to uczciwa cena, ja nigdy żadnych problemów z nimi nie miałem, a konto mam od wielu lat. Byliśmy w Polsce i w Polsce jeszcze na trochę zostaniemy. Jeżeli chodzi o eksport, import, tutaj na czele nic się nie zmienia. Cały czas naszym najważniejszym partnerem są Niemcy, ale na kolejnych miejscach już są pewne przetasowania według danych GUS obroty towarowe według ważniejszych krajów za styczeń luty 2023 roku no znów na pierwszym miejscu i jeżeli chodzi o eksport i jeżeli chodzi o import Niemcy to też podkreśla jak Niemcy są dla nas ważną gospodarką patrząc właśnie na tę wymianę handlową jeżeli źle się będzie działo w gospodarce niemieckiej no to siłą rzeczy w polskiej też się będzie źle działo ze względu właśnie na to że jesteśmy no, dosyć mocno powiązani z gospodarką niemiecką eksport 70 prawie 5 miliardów złotych na drugim miejscu Czechy niecałe 18 miliardów. Widzimy, jak tu jest potężna przepaść. Jeżeli chodzi o import, tutaj już aż takiej przepaści nie ma, ale znów Niemcy są na pierwszym miejscu 50,8 miliarda złotych, na drugim Chiny 35,8. I tutaj, jeżeli chodzi o te Niemcy, no, zbyt dużo się nie zmienia, to znaczy od wielu, wielu lat Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym, ale patrząc na te jakieś kolejne informacje, kolejne miejsca właśnie w przypadku w przypadku tych. Państw, no to możemy zauważyć, że są pewne przetasowania. Tutaj patrząc na to jeszcze rok do roku, jak to wyglądało, no bo też myślę, że warto na to, warto na to zwrócić uwagę. W stosunku do okresu styczeń luty 2022 roku o 13% wzrósł eksport, a tylko o 1%. Import. Tutaj mówimy oczywiście o cenach nominalnych, czyli biorąc pod uwagę też inflację. To znaczy, to trzeba też wziąć, wziąć pod uwagę, że jeżeli eksportujemy, nie wiem, powiedzmy 100 cebul. Niech będzie, że cebula jest naszym dobrym eksportowym, i tutaj ta jedna cebula to jest złotówka, no to eksportujemy coś za 100 złotych, ale jeżeli na następny rok inflacja rośnie i cebula na przykład kosztuje już 2 złote, i my wyeksportujemy tę samą liczbę cebul, też 100, ale za tę nową cenę, czyli 200 złotych, no to. To nie jest tak, że ten eksport jakoś się u nas zwiększy. Nominalnie pod względem towarów będzie dokładnie taki sam, ale ze względu na inflację to w złoty, złotówkach czy, czy w innych walutach będzie wyższy. I tutaj też na to warto zwrócić uwagę, że no, teoretycznie mamy wyższy ten eksport, ale też mamy wyższą, wyższą inflację. A jeżeli chodzi o podział na poszczególne kraje, to myślę, że wygląda to dosyć interesująco. Bo jeżeli mówimy o Niemczech, czyli o tym naszym największym partnerze handlowym, tutaj, jak mówiłem, nic jakoś strasznie mocno się nie zmienia. Plus 13,6, jeżeli popatrzymy na to w PLN-ach, w złotym. Jeżeli chodzi o inne kraje, to zauważmy, że potężny wzrost w eksporcie mamy na Ukrainę 63, ponad 63, czy też duży wzrost jest do Czech. Czechy są w tym momencie na drugim miejscu i zauważmy, że jeżeli chodzi o ten eksport Plus jedną czwartą, około jedną czwartą wzrostu do, do Czech, czyli Czechy stają się dla nas też coraz, coraz bardziej istotnym właśnie partnerem handlowym. To jest, myślę, że dosyć interesujące. Patrząc zresztą na to, jak to wyglądało w poprzednim roku, struktura w przychodach Czechy w tym momencie to jest 6,7%, a w tamtym roku to było tylko 6%. Czyli mocny tutaj wzrost, jeżeli chodzi właśnie o ten rynek czeski. Jeśli chodzi o Niemcy, mniej więcej jest mniej więcej jest to samo. No tutaj biorąc pod uwagę Ukrainę też mamy wzrost, już widzimy plus 63%. A biorąc pod uwagę import, no tutaj też nie zmienia się nic na czele. Wciąż mamy na pierwszym miejscu Niemcy, na drugim też są Chiny, ale zauważmy, że ze Stanów Zjednoczonych import oraz z Arabii Saudyjskiej bardzo mocno poszedł do góry. No prawdopodobnie jest to związane z embargiem na rosyjską ropę. W tym momencie, właśnie to są te nasze kierunki dostaw: Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska. Także te potężne wzrosty raczej nie powinny. Powinny nas, nas dziwić, no i prawdopodobnie te, te wzrosty takie pozostaną właśnie ze względu na to, że już tej ropy nie bierzemy za naszej wschodniej granicy, tylko głównie ją importujemy właśnie czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Arabii Saudyjskiej. Także te potężne wzrosty nas absolutnie nie dziwią. Dalej w Polsce zostajemy, to jeszcze nawet nie jest ostatnia informacja dzisiaj z Polski. Porozmawiamy teraz o naszym reaktorze jądrowym. Wiem, że nie wszyscy kojarzą to, że mamy swój reaktor jądrowy. Reaktor jądrowy Maria, i tutaj zdziwienie, nie został nazwany na cześć Marii Rodowicz. Tak, Maryla Rodowicz nazywa się tak naprawdę Maria, Maria Antonina, taka ciekawostka, tylko na cześć Marii Skłodowskiej-Kiri albo Marii Skłodowskiej-Curie, zależy jak kto to wypowiada. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten reaktor jądrowy, jest bardzo istotny, głównie ze względu na zdrowie i mogą być z nim pewne problemy. Rząd chce zmodernizować jedyny działający polski reaktor jądrowy. Maria, modernizacja ma zapewnić jego bezpieczną eksploatację po 27 roku, w perspektywie co najmniej do 2050 roku. I to jest myślę, że informacja absolutnie pozytywna. To jest w tym momencie jedyny w Polsce działający reaktor jądrowy o istotnym znaczeniu dla zdrowia publicznego, gospodarki i nauki, dlatego że w Marii wytwarza się radiofarmaceutyki. Tutaj, jeżeli ktoś się interesuje giełdą, chociażby spółka Synectic, to też jest spółka, która działa na tym rynku radiofarmaceutyków. No w każdym razie, można powiedzieć, że dosłownie Maria ratuje ludziom często ratuje ludziom życie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o reaktor jądrowy, myślę, że warto, żebyśmy go zmodernizowali, żeby go właśnie nie zamykać. Alternatywnym rozwiązaniem byłaby budowa nowego reaktora, ale szacunkowy koszt 2 miliardy złotych. No i tutaj przekroczyłoby to wielokrotnie koszty jego modernizacji. Także mówimy o tym, że raczej będzie to reaktor, który będzie modernizowany. To jeżeli chodzi o ten reaktor Maria z produktów opartych na radioizotopach produkowanych w reaktorze Maria korzysta około 17 milionów ludzi na ludzi na świecie, więc no jest to myślę, że istotny reaktor, ale są z nim pewne problemy. W tym momencie będzie wyłączenie tego reaktora i tutaj to absolutnie nie jest niczym dziwnym. To jest planowana modernizacja tutaj, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o, ten, o ten reaktor. W lipcu ma nastąpić ponowny start, i to by nie było niczym tak naprawdę bardzo złym. To znaczy, no, przejściowe problemy jakieś są, ale nie jest to nic bardzo złego, ale nie wiadomo tak naprawdę, czy on w lipcu rzeczywiście wystartuje. To znaczy, nie wiadomo, czy będzie tam ktoś chętny do pracy. Pracownicy departamentu eksploatacji obiektów jądrowych obsługujących reaktor Maria wysłali list do dyrektorów Narodowego Centrum Badań Jądrowych Krzysztofa Kurka, no ich proszą o podwyżki wynagrodzeń, bo ich pensje zbliżają się do poziomu pł płacy Minimalnej. Pracownicy obsługujący reaktor Maria wliczają, że z uwagi na inflację, tempo wzrostu płacy minimalnej, ich pensje zbliżają się do pułapu minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy często nie osiągają średniej krajowej. W praktyce zarobki wielu spośród nich już wkrótce będą na poziomie zbliżonym do, pracy, do płacy. Minimalnej. Wskutek tego coraz większa liczba doświadczonych pracowników niezbędnych dla pracy Marii zastanawia się nad zmianą pracy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jeśli sytuacja płacowa szybko się nie poprawi, reaktor będzie musiał być wyłączony. Powodem będzie oczywiście brak pracowników dbających o jego obsługę czy czy konserwacje i bezpieczeństwo, więc problem no, jest realny, zobaczymy jak to się rozwiąże. Przypomnę, że w lipcu ma zostać wznowiona tutaj praca w reaktorze Mariano, myślę, że jest to coś bardzo istotnego właśnie ze względu na to, że bardzo dużo osób korzysta z radiofarmaceutyków produkowanych właśnie w Marii. Zobaczymy jak to będzie się rozwijało w najbliższych tygodniach. To jeszcze jedna informacja z Polski. Wiem, że wielu z Was lubi niskie podatki. Więc będzie nowy niski podatek: 50 groszy kaucji. Do jakich opakowań będzie doliczana taka opłata? Mamy ustawę, która ma wprowadzić w Polsce system, system kaucyjny. No i będzie to 50 groszy doliczane do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowych użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku, czyli ta kaucja ma wynosić 50 groszy od opakowania. No i tutaj w ramach tego systemu kaucyjnego Którzy wprowadzają na rynek napoje w tych opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informacje o wysokości kaucji. Teraz, jeżeli chodzi o sklepy, to do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m2, które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak, będą musiały pobrać kaucję od objętych nią. Produktów, no ciekawe jak to będzie rozwiązane, czyli, czyli rozumiem, że będę mógł w innym sklepie oddać tę butelkę, którą kupiłem w zupełnie innym sklepie. No dosyć, dosyć specyficzna. Specyficzna sprawa, tutaj ma ta kaucja wynieść 50 groszy od, od opakowania. Jeżeli chodzi o inne kaucje w innych krajach europejskich, Chorwacja 0, 0,007 euro, w Niemczech 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań, Finlandia uzależniony to jest od rodzaju opakowań, dla szkła to jest na przykład 0,1 euro, dla metalu 0,15. No więc tutaj jeżeli chodzi o ten system kaucyjny on już działa. No i w Polsce też zostanie, w, zostanie wprowadzona. Opłata produktowa ma charakter sankcyjny. Przedsiębiorcy będą musieli ją uiścić w przypadku nieuzyskania wymaganego poziomu recyklingu. Mówimy o tym właśnie, że tutaj projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów rodzajów opakowań będzie. No i tutaj będzie trzeba taką opłatę wnieść, że nie będzie wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych albo jeśli nie przystąpi się do tego systemu kaucyjnego. Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2025 roku. No i jeżeli chodzi o ten system kaucyjny, no to tak naprawdę i tak byśmy za to zapłacili, i tak. Tutaj jest pokazane, że marnujemy dosyć, dosyć dużo tutaj jest napisane 5 miliardów sztuk opakowań. Dzisiaj w Polsce marnuje się tyle opakowań rocznie. Duża część z nich ląduje na trawnikach, łąkach czy, czy lasach. No rzeczywiście taka patologia niestety, niestety po naszych ulicach chodzi i wyrzuca czy to do lasów, czy to na ulicę jakieś, jakieś różnego rodzaju opakowania mogłyby być ponownie wykorzystane. Dzięki systemowi kaucyjnemu zaoszczędzimy około 400 milionów złotych rocznie, które musimy teraz płacić z tytułu tzw. plastik. Tak, więc tutaj pamiętajmy o tym, że my i tak już można powiedzieć, że w pewnym sensie na to, na to płacimy no i jeżeli chodzi o ten system kaucyjny, zobaczymy na jakich zasadach ostatecznie wejdzie, na ten moment to jest właśnie powiedziane 50 groszy od jednego, od jednego opakowania, tutaj jeżeli chodzi o te systemy kaucyjne, no to już na niebiesko pokazane kraje, które wprowadzają ten system kaucyjny, co ciekawe Białoruś jest krajem, który wprowadza ten system kaucyjny, nie wiem na jakim etapie zaawansowany to wszystko jest, a kraje które wprowadziły już system kaucyjny, no to to jest oczywiście cała Skandynawia, ale to są też między innymi Niemcy, więc, więc tutaj widzimy, że te Rozwiązania już można powiedzieć w pewnym, sensie, w pewnym sensie działają. No i jaki to będzie wpływ miał na inflację? Mówi się, że bardzo, bardzo mały. Tutaj wprowadzenie systemu kaucyjnego można, może spowodować nieznaczny wzrost inflacji w przedziale od 0,02 do 0,08 punkta procentowego, a rezygnacja z prowadzenia w, w Polsce tego systemu również może przyczynić się do wzrostu kosztów przedsiębiorstw i w efekcie spowodować wzrost, wzrost inflacji. No więc. Patrząc na to właśnie, jakie są te regulacje unijne. Myślę, że nie mamy innego wyjścia, jak wprowadzić ten system kaucyjny, też, system kaucyjny też w Polsce, no bo i tak tak naprawdę my za to zapłacimy. Wzrost kosztów firm i tak nastąpi. Od 2025 roku będą obowiązywać minimalne poziomy zawartości recyklatu w butelkach stworzonych sztucznych, jeśli wcześniej nie zostanie stworzony system, który w krótkim czasie pozwoliłby zwiększyć wskaźnik zbioru opakowań z sztucznych, pojawi się duże ryzyko. Wzrostu cen recyklatu i konieczności poszukania go na rynkach, na rynkach zagranicznych. Także i tak, i tak można powiedzieć, że za to będziemy musieli, będziemy musieli zapłacić. Zobaczymy, jak to wejdzie w ostatecznej formie. Teraz wychodzimy z Polski, ale wcale nie jedziemy gdzieś bardzo daleko, bo tylko za naszą zachodnią granicę. Można powiedzieć, że mojej koszulki kolor nie jest przypadkowy, ze względu na to, że no, mamy pewien pogrzeb. Pogrzeb energetyki jądrowej w Niemczech, który tak naprawdę rozpoczął się w 2011 roku, ale teraz jest jego ostatni akt. Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 15.04.23 odeszła, mając 62 lata, niemiecka energetyka. Jądrowa, tutaj na, na Twitterze Energetyki24 właśnie był taki, był taki obrazek. Idealnie obrazuje właśnie to, co się dzieje w energetyce jądrowej niemieckiej. Mamy wyłączenie ostatnich elektrowni atomowych. Mówi się, że to dramatyczny błąd. No, praktycznie cały świat o tym mówi, że to jest dramatyczny błąd, ale ze względu na to, że. Proces w, właśnie w Niemczech ten rozpoczął się od 2011 roku. No trochę mają problem niemieckie władze z tym, żeby przyznać się do błędu i powiedzieć, że no jednak to było głupie wyłączanie niemieckiego atomu. No i w tym momencie chcą dokończyć to wyłączanie atomu w Niemczech. Większość obywateli jest przeciwna wycofania się z energetyki jądrowej. Tutaj ostatnie trzy niemieckie elektrownie jądrowe zaprzestały pracę w, zaprzestały pracę w sobotę. No tutaj mówimy o tym, że niemieckie elektrownie jądrowe nadal należą do najbezpieczniejszych elektrowni na świecie. Energia elektryczna z elektrowni jądrowych, która nie jest pokrywana przez energię odnawialne, musi być kompensowana przez energię z węgla i gazu, czyli z gorszym bilansem CO2. Wyłączenie najnowocześniejszych, najbezpieczniejszych na świecie elektrowni atomowych w Niemczech jest dramatycznym błędem, który będzie miał dla nas bolesne konsekwencje gospodarcze i ekologiczne powiedział gazetą grupy medialnej Funke wiceprzewodniczący partii FD, FDP. Większość obywateli, co ciekawe, jest przeciwko wyłączania właśnie niemieckim elektrowniom. 26% popiera, ale 32% jest za tym, aby te pozostałe elektrownie pracowały jeszcze przez jakiś ograniczony czas, a 33%, że, żeby pracowały przez nieograniczony, nieograniczony czas. Więc tutaj mówimy, że niemieckie społeczeństwo zdecydowanie jest przeciwne wyłączania tego, wyłączania atomów. No, biorąc pod uwagę, władze niemieckie niestety się do tego nie kwapią. Tutaj, jeżeli chodzi o te takie dane, które można policzyć odnośnie śmiertelności, no, ja przypomnę, że ja. W wiele osób uważa wciąż, że energetyka atomowa jest bardzo niebezpieczna, no dane pokazują coś zupełnie innego. Trochę jak z samolotami, to znaczy, wiele osób boi się latać samolotami, bo samoloty są niebezpieczne. Prawda jest taka, że samolot są jest najbezpieczniejszy środek transportu, dużo bardziej bezpieczny niż, niż tutaj chociażby samochody. No ale mamy na przykład, chociażby wiele filmów, które pokazują jakieś katastrofy lotnicze, więc dlatego też wiele osób obawia się troszeczkę tego, tego lotu samolotem, pomimo tego, że racjonalnie obaw nie powinno tutaj być. Większe obawy powinniśmy mieć wchodząc do samochodu niż do samolotu, i tak samo jest z energetyką jądrową. Wszyscy pamiętamy jakieś Czarnobyl, Fukushime. A jeżeli chodzi o twarde dane, twarde statystyki, to to energia jądrowa jest po prostu najbezpieczniejsza, jeżeli chodzi o ludzkie, chodzi o ludzkie ży życie, wygaszenie elektrowni jądrowych powoduje wzrost śmiertelności o kilka tysięcy przypadków rocznie. Obliczyli naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i tutaj mówimy o tym, że właśnie ci naukowcy obliczyli jakie koszty niesie za sobą wygaszenie elektrowni jądrowych na potrzeby badania przyjęli scenariusz, w którym wszystkie Wszystkie amerykańskie reaktory jądrowe 92 zostaną nagle wyłączone. No i rezultaty byłyby bardzo niekorzystne dla skutków życia. Według przyjętego badania wygaszenie amerykańskich elektrowni jądrowych skutkowałoby dodatkowymi pię ponad pięcioma tysiącami zgonów w ciągu roku, wynikających ze zwiększenia, zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, no bo tę energię trzeba by gdzieś jakoś skompensować, czyli pewnie przez źródła kopalne, yy, powodujące, yy, powodujące dwutlenek węgla, ale też różnego rodzaju pyły związki siarki, czy związki, yy, związki azotu. No i tutaj. Na nawet wzrost potencjału wzrostu źródeł odnawialnych liczony według ścieżek przyjętych na 23 rok, 2030 rok jest zbyt skromny, by skompensować ubytek mocy jądrowych. Gdyby oze rozwinęło się tak, jak to planowane w najbliższych 7 latach, to w Stanach Zjednoczonych bez atomów wciąż dochodziłoby do 260 dodatkowych zgonów rocznie ze względu na zanieczyszczenie, zanieczyszczenie powietrza. No teraz Niemcy wyłączają te dodatkowe 4 gigawaty mocy właśnie reaktorów, reaktorów jądrowych. A więc tutaj, no, jest to krok totalnie niezrozumiały. No, jedyne jakby takie logiczne wyjaśnienie, no to znaczy nie chcę powiedzieć logiczne wyjaśnienie, tylko wyjaśnienie, które może mieć, mieć sens, no to to jest właśnie to, że niemiecka władza nie chce przyznać się do błędu, że, że to był po prostu błąd, wyłączanie tych, tych reaktorów, reaktorów jądrowych. No oczywiście tutaj związki z Rosją też przyczyniły się do tego bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tutaj nobliści naukowcy apelują do Scholza, żeby jednak uratował atom, żeby, żeby po prostu nie wyłączał tych elektrowni atomowych, tutaj w opisie do tego filmu oczywiście będziecie mieli wszystkie linki, z których ja korzystam, jest też taki ciekawy podcast Kuby Wiecha, około 30 minut trwa, ale myślę, że bardzo, bardzo treściwy właśnie odnośnie tego braku przyznania się do błędów przez niemieckie władze, myślę, że każdy absolutnie powinien wysłuchać te 30, te 30 minut. A na koniec ciekawostka i to zostajemy w Niemczech, bo Niemcy legalizują marihuanę. Nie wiem komu to potrzebne, a po co to komu, ale Niemcy stwierdzili, że warto to zrobić. Niemcy legalizują marihuanę. Minister Zdrowia Niemiec Karl Lauterbach i minister rolnictwa Cem Özdemir nie mam pojęcia, czy tak to się czyta. Przedstawili w środę plany rządu dotyczące legalizacji marihuany. Dorośli będą mogli prywatnie uprawiać marihuanę w określonych ilościach. Posiadanie maksymalnie 25 gramów nie będzie karalne. I to jest myślę, że dosyć interesująca sprawa. Celem legalizacji jest uczynienie zażywania marihuany bezpieczniejszym. Chcemy walczyć z czarnym rynkiem, chcemy zmniejszyć przestępczość związaną z narkotykami. Zdaniem władz, pierwsza częściowa legalizacja powinna nastąpić, jeszcze w tym roku. I tutaj mówimy o tym, że no, biorąc pod uwagę te najnowsze ustalenia, według nowych przepisów ma być dozwolone kupowanie 25 g marihuany dziennie i 50 g na miesiąc. Wytyczne te mają dotyczyć każdej osoby fizycznej, ale młodzi ludzie poniżej 21 roku życia będą mogli zakupić maksymalnie 30 g miesięcznie. No i tutaj minister zdrowia powiedział, że poprzednia polityka dotycząca używania, użycia konopi indyjskich zawiodła. Teraz musimy podążać nowymi, nowymi drogami. No zobaczymy jak to będzie. Obecna ustawia przewiduje przeprowadzenie projektu pilotażowego umożliwiającego sprzedaż marihuany w niewielkiej liczbie licencjonowanych sklepów i proces ten ma pokazać wpływ sprzedaży konopi indyjskich na społeczeństwo, zdrowie publiczne i zmiany na czarnym rynku. Tutaj Niemcy też jak wiele innych krajów Europy zalegalizowali już medyczną marihuanę. No a teraz mówimy, że tak naprawdę legalizują już całkowicie marihuanę. Zobaczymy, jakie to będzie miało skutki. Przyznam, że kibicuję temu projektowi. I to wszystko, co miałem dzisiaj dla Ciebie przygotowane. Napisz mi w komentarzu, co Ty myślisz o tej legalizacji marihuany. Jesteś za, czy może jednak przeciw. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i zapraszam Cię na moje inne filmy na kanale. Dzięki bardzo. Cześć.